Witam wszystkich, a to w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną. No i jak powiedziałem, także zrobiłem. Zainstalowałem sobie GMDK. W sumie GMDK się nie instaluje, tylko się kopiuje. Podmienia się po prostu pliki w Gothic 1, więc dobra, de facto można powiedzieć, że sobie zainstalowałem GMDK i już nie powinno mi być takich problemów. Zresztą nawet nie wiem, czy to przy nagraniach widać. A czy ja tylko to widzę, czy przy nagraniach jest ogólnie w porządku? Tutaj są sami kopacze. Nie ma tutaj za bardzo z kim porozmawiać. Tutaj może trzeba byłoby się troszkę wrócić właśnie tą stroną i pogadam jeszcze ewentualnie z wszystkimi tutaj na dole. I oczywiście pootwieramy co możemy, nie? Ale to się dziwnie otwiera. Lekka sakiewka. Sakiewka pełna gwoździ. A coś mi właśnie świta z tymi gwoźdźmi. Jabłko. Najcenniejszy przedmiot. Trip. Thompson. Skaza. Witaj, każdy otrzymuje ode mnie powitalny trunek. Miłego picia. Wow. Nie kojarzę, żeby tutaj taki karcz... coś takiego było. Dobra, Samuel. O. Dobra, karcz masz. Pogadamy z tobą. To twoja karczma? Tak, prowadzę ją za pozwoleniem Torusa. Większość trunków kupują kopacze, strażnicy rzadko tu zaglądają. Od czasu do czasu zjawia się tu Bladwin lub siekarz. Nigdy się nie nauczą, pewnie masz rację. Ej, jak udało ci się zjednać kopaczy? Przecież jesteś strażnikiem. Wystarczy być dla nich miłym, to ludzie tak samo jak my. Zrezygnowałem z wywyższania się i tak zarabiam więcej niż zwykli strażnicy. Interesy kręci. Się do tego pokaż mi swoje towary, proszę bardzo. Bo jakoś tutaj dużo nie masz jakich bardzo ciekawych rzeczy. Znaczy, rzeczy, które by mnie interesowały dość bardzo. O, może tak powiedzieć. Dobra, pogadamy sobie tutaj ze wszystkimi. Kim jesteś? Nazywam się Samuelem, jestem pomocnikiem w karczmie. Zazwyczaj coś gotuję. Mogę ci sprzedać kilka przepisów. Aha, można się tutaj uczyć. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu. Aha! Zupa z kretoszczura, potrawka z chrząszcza, zupa ze ścierwojada, zupa z pełzacza... What the fuck? Zupa sterowa. Nie będę dalej słuchał. Coś mi się wydaje, że będzie warto chyba zainwestować właśnie w te przepisy i się nauczyć gotowanie po prostu. Dobre, mają tu piwo? Całkiem dobre, importowane prosto z Myrtany. Król stara się, aby Gomezowi i jego ludziom żyło się całkiem dobrze. Jestem Thompson, właśnie zostałem przysłany do obozu, do starej kopalni. Odpracowałem już swoje, więc nam pozwoli mi odejść. Wyglądasz na dość silnego jak na kopacza. No cóż, każdy kopacz ma przeszłość. Pewnie zdziwiłbyś się, kim byli inni, zanim zostali zrzuceni za barierę. Największym problemem tutaj w kolonii jest wybicie się. Musi się sporo nalatać dla magnatów, guru czy innych szych, aby żyć godnie. Rozumiem, widzę też, że masz niezłą broń. Inni kopacze, których widziałem, zazwyczaj używają do walki kilofów lub pałek. Po co? Ech, no tak, znalazłem ten miecz w kopalni przy zwłokach jednego ze strażników. Jasne. A ty. Pewnie zabił wszystkich. Pogadajmy sobie ze Skazą. Nie możemy pogadać ze Skazą. A Tripem? Trip? Co ty robisz? Siedzę, trochę piję, żyć nie umierać. Kilka tygodni temu zostałem strażnikiem. Ukrywam się tu, żeby nikt mnie nie nakrył. Nakrył na czym? Na tym, że nic nie robię, hehe. Wychodzę z karczmy tylko co jakiś czas. Inni strażnicy i tak tu rzadko zaglądają. A to przyjemniaczek po prostu. Został strażnikiem i ukrywa się przed wszystkimi. Ale no dobrze zagospodarowane miejsce, nie? Jak dobrze pamiętam, tutaj nic nie było, nawet chyba w Mroczych Tajemnicach, nie? Nie chciałbym. Nawet chyba w Mroczych Tajemnicach. Zresztą w Mroczych Tajemnicach denerwowało mnie jedno zadanie. Może pamiętacie, może nie. Zadanie z Trafixem i z tym durnym misiem. To mnie naprawdę denerwowało. Znaczy nie, no Mroczne Tajemnice nie są złe mimo wszystko, ale zobaczymy. Coś czuję, że edycja rozszerzona będzie pobije. Hej ty!
Mądry chłopiec. Dziękuję. Dobra. Tak się... No, zawsze się tak dzieje. Zawsze się tak dzieje, chłopie. Zawsze tak jest. Dobra, zejdźmy sobie trochę niżej. Jak dobrze pamiętam... Pewnie masz rację. Czy ja dobrze do cholery widzę? Poczekajcie, aż nogi muszę poprawić. Musisz uważać. Bo mi się już niewygodnie siedzi w takiej pozycji, jakiej siedziałem. W jakiej siedziałem. Ej, co to tutaj mamy? Co się tutaj pospinać można, co? A co tutaj chodzi? Dobra, aha. Kur, zapominam. Nie chciałbym być teraz. Pewnie to są te gwoździe. Dobra, zbierajmy te gwoździe. To na pewno będzie przydatne do jakiejś misji. Dobra, takie pierdółki na sam początek są bardzo ważne. Ale czy jesteśmy w stanie się tutaj dostać jakoś wyżej? No chyba niekoniecznie, co? No chyba niekoniecznie, dobra, no to sobie pozwolimy. Pozwolę sobie zejść tutaj. Będziesz w stanie tutaj wskoczyć? Będziesz w stanie. Ładnie, naprawdę bardzo ładnie. A, kurde, no przed chwilą się opieprzyłem i dalej zrobiłem to znowu, nie? Tylko jak się ładują te nowe lokacje, to wtedy nie ma sensu się odzywać, bo wtedy... Rozdrabniacz, wiadro z wodą. Czy jesteśmy w stanie... Chyba mimo wszystko nie jesteśmy w stanie, żeby się dostać tam do Gomeza tą drogą, nie? Takie mam wrażenie. Nie, tutaj się za cholerę nie przedostaniemy. No właśnie. Dobra. Mam już dość. Dobra, już myślałem, że mogę tutaj zginąć. Wiecie co? Poczekajcie chwilę, muszę ten przeczyścić sobie zatoki. Ech, cholerna pogoda. Jak już kiedyś tam mówiłem, w jakiejś tam chyba serii, nie pamiętam, chyba Horror of Cemetery, jak sobie grałem, czy niektórzy mogą się nie orientować, bo bardzo dużo nowych widzów teraz przybyło dzięki właśnie edycji rozszerzonej. Lior, czy jakoś tak się modyfikacja nazywała, inaczej to jest Horror of Cemetery. Tam wspominałem, że ja jestem osobą, która choruje, a czy nie. Zawsze zachoruję, kiedy znajdzie się w otoczeniu osoby, która właśnie choruje i właśnie znowu się zaraziłem, aż cholera jasna. Zawsze to samo. O, jak ja bardzo chcę wiosnę albo lato. Na szczęście tylko te zatoki. Nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Pewnie masz rację. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. Dobra. Kły. Raczej nic ciekawego tutaj nie masz. Co za gówno. Znaczy póki co. Może coś tam będzie przydatnego potem u niego. Albo będziemy coś potrzebowali od niego. Kurde, nie pamiętam już dokładnie, jak to było. O kurde, tutaj właśnie było dużo osób. No właśnie, tutaj zawsze było dużo osób do obgadania. Dobra, to idziemy sobie, rozmawiamy. Kopacz. Strażnik, kopacz. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Na pewno sobie skorzystamy z tej opcji, chociaż nie będziemy w stanie dołączyć do obozu śniącego, bo i tak sekciarzy nie możemy zostać, ale będziemy bandytą. Ale wiecie co? Darmowe punkty doświadczenia, nie? Dobra, to z tobą pogadamy potem. Bal Perves, jak już pamiętam. Parves. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Co to jest bagienne ziele? Jesteś tu nowy, co?
Bagienne ziele można palić. To bardzo odprężające. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Najwyższej jakości. Mapa kolonii. Chciałbym dołączyć do obozu. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. Okej. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Kurde, nie myślałem, że będę w stanie wykonać właśnie jakąkolwiek misję, że ona zostanie właśnie cieniem. Ale chyba jednak nie wszystko jest poza... nie wszystko jest zablokowane. Miguel, pogadam sobie o Miguel. Kim jesteś? Nazywa się Miguel, tyle powinno ci wystarczyć. Kurde, się tak jaram, nowa postać, pewnie nowej dialogi. Podchodzę i co? I gówno. I gówno. Witaj. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Spoko, nie ma ten. Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję? Cóż, myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Spodnie kopacza, broń 4 i ten, broń 2? O kurde, 250 albo 500 bryłek. Pokaż mi swój. O, kujący ten, wymagana siła. Tutaj jest jakoś dużo. Wymagana mana, wymagana siła, obrażenie, ogień. Uuu, to są jakieś takie fajniejsze rzeczy. Jakieś dodatkowe obrażenie i trzeba spełnić dodatkowe kryteria, żeby założyć daną broń. Ciekawe. To wszystko tutaj wymagana jest siła i zręczność. Porządny miecz dwuręczny, nie? Dobra. Czyli dla Fiska na przykład nie możemy wykonać jakiejś tam misji. Strażnik. A Jim, pogadajmy z tobą, Jim. Kim jesteś? Nazywa się Jim, jestem kurierem magów ognia. Służę pomocą każdemu, kto tego potrzebuje. Ponadto sprzedaję mikstury i bandaże. Mam bardzo dobre kontakty, więc jestem w stanie załatwić sporo spraw. Okej. Szukam zlecenia. Chcesz pomóc magom? Mam małe zadanie. Mógłbym ci je odstąpić. Zamienia się słuch. Trzeba zająć się starym ołtarzem Beliera w jaskini za obozem. Ołtarz został spropagowany przez kilku kopaczy. Taki spropagowany ołtarz jest bardzo niebezpieczny. Nie może dopuścić, żeby zalęgli się tam nie umarli. Dam ci butelkę wody święcony. Idź do ołtarza i pokrop go wodą. Aha, i zajrzyj też na stary cmentarz. Obawiam się, że i tam dotarli. Znajdę ten cmentarz. Cmentarz poległych kopaczy znajduje się nad opuszczoną kopalnią. Leżą tam głównie ci, którzy zginęli w katastrofie. Rozumiem. No i masz tą wodę i wróci jak skończysz. Potrafię się leczyć z bandażami? Jasne, mogę ci sprzedać kilka. Są skuteczne i tańsze od mikstur. Nie, może tutaj ten handel, chcę ten. Zwykły bandaż. Bonus życia. O! Trzeci krąg magii, drugi i pierwszy. Wiecie co? Czekajcie, zjadę sobie na sam dół. Uzdrowienie, bryłka ten, to nie. Nas kompletnie interesuje. Pierścień magii, bonus mana. O, ja cię kręcę! 500 bryłek kosztuje! Ale wiecie co? Może być to przydatna inwestycja w przyszłość. Czyli są mikstury, które zwiększają na 3 minuty wzrost many, wzrost siły i zręczności o 20 punktów. Wzrost siły,
Zaraz punktów życia o ten. Wow, wow, naprawdę. Aż mnie to naprawdę zaciekawiło. Trzeba będzie się przyjrzeć właśnie temu. Hej, nowy, zaczekaj. Nie mam rudy, nie dam ci. Skoro nie masz rudy, to lepiej nie idź dalej. To teren Bon. Co z nim nie tak? To morderca, jeszcze gorszy niż Herek. Torturował swoje ofiary przed śmiercią. To barbarzyńca, do tego ma hody u strażników. Szakal jest ponoć jego kumplem. Nie przypuści cię, jeśli nie zapłacisz mu 20 bryłek rudy. Nawet nie próbuj z niej walczyć. Ma opłaconą ochronę. Dzięki. Ile ja mam rudy? Może nie chcemy faktycznie walczyć. No powinno być inne, nie? To powinno być inne. No, 20 bryłek rudy. No, dobra, jestem skłonny się pozbyć, żeby tylko zobaczyć, co tutaj się znajduje. Kopacz, kopacz. Gdzie leziesz? Do tamtych chat. Nikt nie przejdzie bez opłaty w wysokości 20 bryłek rudy. Płacisz albo zjeżdżaj. No dobra, powiedzmy, że nie chcę jakoś tutaj zadzierać. Oto 20 bryłek. No dobra, możesz przejść. Chyba też niepotrzebnie zapłaciłem, nie? Kopacz, kopacz. Kopacz. Czy coś tutaj jest? Great. No niby ktoś tutaj jest, dobra, pogadajmy. Musi być jednak ziarno prawdy. No cześć. Słuchaj, to nasz podwórko i mojej Bon. Zjeżdżaj stąd, zanim zrobię z tobą porządek. Czekaj. Czyli coś tutaj jest ma dodane mimo wszystko. Ale niewiele co. Myślałem, że to się z dzisiejszych czasów. Nie chcę jakoś włazić i robić problemy. Tak, tylko się rozglądam, czy coś tutaj jest ciekawego. Chyba raczej już nie, co? Chyba raczej już nie. Dobra, no gdzie była ta wolna chata? Gdzie mogłem się wyspać, co? Za darmo. To będzie teraz bardzo kluczowe. Bardzo, bardzo. Najwyżej wparuje ten... Kopacz, kopacz, cień, kopacz. Herek, chyba z sobą nie gadałem, co? Co słychać? W tym obozie jest miejsce tylko dla jednego z nas. Co, proszę? Gdyby to zależało ode mnie, dawno już byś nie żył. Wiesz, dlaczego tu trafiłem? Zabiłem 12 ludzi jednej nocy. Ot, tak sobie. Aha. O, dobra, no to idziemy się przespać. Nie ma co jakoś tutaj na to co kombinować. Może być problem potem ten z odcinkami. Aha, dobra. Muszę tutaj ruszyć. Dobra, kurde, widzę, że dobrze nie grałem w jedyneczkę. To troszkę tutaj inaczej wszystko działa, nie? Jeez, nie kojarzę ciebie, więc porozmawiam z tobą. Czekaj, po co? Lepiej się. Ale to się podnieś. No, właśnie podnieś się. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać, inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Aha. Kurde, nie kojarzyłem tego kopacza, myślałem, że to jest jakiś nowy, czy coś w tym stylu. Aha, no właśnie, z tymi mapami coś tam było. Że zły dialog właśnie tam wybrałem, a mogę sobie złatwić. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy, nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Pomogę ci znaleźć nową chatę. Naprawdę bym ci bardzo wdzięczny. Jeżeli coś by się zwolniło po obozie, to mi tylko o tym powiedz. Jej.
Czyli faktycznie jakieś tutaj zadania są dodane. Kopacz, kopacz. No ciebie, kopaczu, to już na pewno nie kojarzę. Jest to wielce prawdopodobne, że jesteś całkowicie nową postacią. Co robisz? Próbuję znaleźć coś do jedzenia. Ciężko ci się żyje w obozie. Niestety byłoby lepiej, gdyby nie moja zwichnięta ręka. Jak to się stało? To był wypadek. Źle uderzyłem w skałek i kilof się odbił i wykrzywił mi rękę. Nie jestem w stanie pracować, więc nie mam rudy. A powiedz mi o ludziach w obozie. Co to dużo mówić? Gomez jest głównym magnatem i to jemu podlegają wszyscy mieszkańcy obozu. Ma też swoich doradców oraz zaufanych ludzi. Jeżeli chodzi o kopaczy, to radzę ci mieć dobre stosunki, chociażby z Grawo. Pomaga takim jak ty i nie bierze dużo za swoje usługi. Coś jeszcze? Jess sporo wie. A i uważaj na Hereka, ponoć trafił tu za morderstwa. Tylko zachowaj to dla siebie. Szkoda, że nie ma jakiejś misji, jakiejś ratunkowej misji, żeby mu pomóc. Dobra, gdzie my jesteśmy? Kim ty tutaj jesteś? Jesteś Świsztak, Świsztaszek. Świsztak, Świsztak. Jakieś tutaj miałeś zadania, co? Jak dużo pamiętam. No, i żeby mi to był ostatni raz! No dobrze, no dobrze, no dobrze. Już. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Lepiej się do tego nie mieszać. Lepiej byłoby sobie stąd poszedł. Nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi Quentina. Sprzedaję coś? Tak, możesz u mnie kupić solidne spodnie. Moje spodnie są lepsze niż u Fiska. Mam większy wybór. Chcę kupić spodnie? Jasne. 1000 bryłek rudy, spodnie cienia, ciemne spodnie i spodnie robotnika. Ciemne spodnie i spodnie cienia. To jest różnica, naprawdę. Dobra, wchodzę. To jest wielka różnica. Oj, dobra, wiecie co? Otworzyłbym to chatę. Naprawdę bym otworzył. Jestem naprawdę ciekawy. Ostrzega! Co? Co? Co to do cholery miało być? Aha, bo ty jesteś posłannikiem tych magów, to ty się znasz na magii. Kurde, no faktycznie, dobra, to jest nawet logiczne. Dobra, to byłoby na tyle chyba w tym odcinku, więc do zobaczenia ludzie, trzymajcie się, na razie.